Witam ponownie i kontynuujemy to, cośmy zaczęli wcześniej. Coś nie tak. Nie tak jest to, że tu jesteśmy, przyjacielu drogi. Jakieś skały. Oczyść obóz koloniowy. Oczyść ukryte budynki z forsu i oczyść. Oczyść jaskinie. O, to teraz będziemy walczyć w jaskiniach. Fajnie. A ja bym chciał na przykład zmienić sobie celownik i... O. Wygląda to całkiem ładnie, przyznam szczerze, chociaż tak jak się położy, to płaskie jak cholera. No dobra, nie będę aż taki krytyczny, no przecież. Ale dlaczego nie mogę na przykład zniszczyć lampki, która jest zamontowana tutaj, znaczy lampki, żarówki chciałem powiedzieć. O, nie trafiłem, cholera by to wzięła. No kurczę, drugi raz z niego trafia mi nic. Pokaż się jeszcze raz. To wszystko? Tylko trzech? Niewiele. Aha, tutaj. Zniszcz generator. Wow. A, noktowizję będziemy mieć teraz. Czyli mamy więc noktowizję. Laserek włączony. Czy da się na przykład... Oj, ostatni zabój w magazynku, to było głupie. Czy da się na przykład przesunąć beczkę strzałem? Nie da się. Czy jest tutaj ragdoll pośmiertny? Nie ma. Dobrze, no to lecimy dalej. Oni nie wiedzą o naszym istnieniu. Spoko, leci granat! Bum. Dlaczego ten granat wybuchł tak późno, się pytam. Jakie to produkcji? Polskiej? Chyba, że rosyjskiej, to bym się nie zdziwił. Że tak wybuchł późno, dobra. USAS. I... Dlaczego ja miałem tylko dwa naboje w magazynku? Dlaczego tego wcześniej nie sprawdziłem? No, w końcu, po trzech strzałach. Musimy sprawdzić, po ilu strzałach dany przeciwnik padnie na glebę. On nas nie widzi. Oj, i Tomahawk! Jicha! Chyba Tomahawk. Tak mi się wydaje, że to był Tomahawk, cholera wie. Dlaczego świecisz mi w oczy? Dlaczego mi świecisz w oczy? Z jakiej racji mi świecisz w oczy? Nie wolno mi świecić w oczy, to jest zabronione. To nie Battlefield. Tutaj jakie? Tutaj obowiązują jakieś reguły. Forsowanko? Czy nie? No, forsuj. Dzień dobry państwu. Oj, o, fuck. Ups. Tak, cztery strzały i nadal nic. Świetnie. Dobrze, kolejny padli. Muzyczka nastrojowa w tle, informująca, że właśnie zaczęła się walka. Dlaczego go nie mogłem rozwalić od razu? Oto moje pytanie. Ale marudzę. Nara! Wolę osobiście ogień pojedynczy, zdecydowanie. Lepiej się celuje. Oj! Oj, headshot nie wyszedł, kurczę. Oj, dostał w plecki. Kurczę, niedobrze tak strzelać w plecki, ale cóż. Dobra, wracamy i kosimy. O! Nie mogę trafić. Aj! Dlaczego oni tak szybko uciekają? No, no, dobrze. Raz. Ciężko jest trafić z tego pojedynczego ognia. Dobra, niech każdy się stanie w miejscu, będzie łatwiej zabić. Ktoś mi właśnie sprzątnął fraga. No. Granat. O, ten tu nas nie zauważył. Cześć. O, jeszcze też zdążył nas kasować, co za frajer, no.
Ała! Jezus Maria, jaki pogrom. Aha, świetnie. Super. Pobiłem liczbę zgonów. Odkąd żyję? Drugie podejście. O nie, nie tutaj. Dobra, to ja do was za chwilę wrócę. No i jestem z powrotem. W końcu mi się udało przejść to mnie. Albo i nie! O demet, o demet. No, ja zginę, o demet. Aha, zginął? Jeszcze nie? Takim oto sposobem znowu wracamy do akcji. Aha, nasi przyjaciele wykończyli resztę załogi. Możemy iść dalej. Ciekawe, czy chociaż w tej grze nasz gracz się nasz bohater się męczy podczas biegu. Oprócz dźwięków. Forsujemy. Kolejne drzwi. Z buta? A nie, to on będzie forsował sam bez mojej ingerencji. Był czysty. Co tam masz? Dużo bum bum. Tak, widać też, że sporo brakuje. Fakt. Ale wystarczy, żeby wysadzić połowę tej góry. Dusty Wood, słuchaj. Znaleźliśmy wędryt. To dużo, ale jeszcze więcej brakuje. Elementy układanki zaczynają do siebie pasować. Pogratuluj chłopakom. Weźcie próbkę wędrytu, wysadźcie tę norę i drogę. Przyjąłem. Dusty mówi, żeby wziąć próbkę, a resztę wysadzić. I wszyscy se poszli. Aha. Czyli rozumiem, że koniec misji. Przynajmniej tej misji. No ciekawy jestem, czy tym razem rozwalą tą górę. Czy też coś im przeszkodzi. Na szczęście nie celujemy rzeką. Na razie przynajmniej. No i bum. Bum bum. Po górce. Bum wudu. Skład wysadzony. Mówię ci, brachu, co my tam kurwa widzieli. Mózg staje. Nie tylko mózg, ja chyba. Więc tak, pętet był, ale trafiliśmy też na niczego sobie ośrodek szkoleniowy. Broń małokalibrowa, strzelnica za zapami celów. Ostatni raz widziałem coś takiego w Beruncie. Kleryk ostro pogrywa. Rozumiano. Sytuacja zaczyna się rozjaśniać. Dobra, co dalej? Wracajcie na boksera. I pozostańcie w gotowości. Tak jest, bez odbioru. Ja, słucham. Bierzesz się do roboty? Chwileczkę, szwankuje pogoda. Mamy w górze jakieś dziwne zakłócenia. Albo. Oczywiście znowu mi gra wywaliło. To nasz dzień, panowie. Hasan jak zwykle zjawi się o 16:30. Wiemy, że porusza się w towarzystwie 6 ludzi. Dwóch zostaje w wozie, czterech wchodzi do hotelu. Jeden czeka w lobby, kolejny na piętrze obok windy. Następny pod drzwiami i ostatni w pokoju. Tam dopadniecie Hasana. Macie 4 minuty, żeby dostać się do auta i dać stamtąd nogę. Pytania? Hasan zmieści się w bagażniku? Z trudem. Chyba, że w kawałkach. Preacher. Czyli teraz będziemy kierować Klechą. Czy jak mu tam... Znowu będę prowadził. Nie lubię. Ciekawe, czy znowu coś się nie uda. O. Pakujemy pakunek. Zmieścił się bez problemu. Tak. Było tak źle, jak odbieranie ciuchów z pralni. Dusty, przemieszczamy się. Linux? Coś powiedział? Bardzo rozmowny nie był. Mam jego komórkę i laptopa. Tak jest. No ciekawe, czy teraz znowu będziemy... O kurka wodna. Aha, w ten sposób. I znowu będę prowadził samochód. A to pech, nie lubię tego.
Ciekawe, czy znowu będzie jakiś pościg znowu. Wyjazd z parkingu, no to... A więc scenka prowadzenia auta. Teraz co? Gdzie mam jechać do cholery? Wow, ładny widok, nie powiem. Gdzie mam jechać, ja to się spytam. Aha, dobrze jadę chyba. Wow! Whoopsie! Sorry. Wygodnie z... Wow! Wow, spokojnie. No ja muszę prowadzić, tak? No teraz zabawimy się trochę w taksi. A raczej wyścigi... Oj, fuck. Rozwaliłem maskę. Ups, sorry. Nie chciałem. A, w ten sposób możemy... O, to pojedziemy za poprąd. A co? Będzie łatwiej. A czy trudniej? Co ja gadam? Ale model jazdy samochodem jest... taki sobie... A, pięknie weszłem w zakręt. Jest taki sobie średni. Nic specjalnego, ale... Ale jest ogólnie ciekawie. Wow! Sorry! Sorry! A gdyby tak nie używać hamulca? Ciekawe. Wow! Zagapiłem się, przepraszam. Uha! Frajerzy. No, widzę właśnie. Look behind. Wow! Abym się zagapił znowu, no. I strzelam w gościa, czy nie? Co teraz spróbujesz? Może cię uderzyć? Wow. O. Udało się jej wyprzedzić. Znaczy jego. Może ja skończę gadać, zacznę normalnie grać. Co teraz... Oj, ale przywaliłem. Nie zablokują mnie, nigdy w życiu. Byłem mistrzem Polski w Pac-Manie! Ach, udało się. Widzicie? Udało się. Spoko. Chyba. Woo! Ajajaj. Co ty nie powiesz? No i kto mnie spróbuje jeszcze? Haha! Nie udało ci się, frajerze, mnie zablokować. O, demet. Ale przywaliłem. Masakra. Mam prawo jazdy, gdyby ktoś się pytał. O kurde. Nie. Ja tak się nie bawię, A, udało się. No. Obaj się dymią chyba. Przynajmniej ten jeden się dymi na pewno. Ale chyba ich wyprzedzamy. Mi się wydaje. Wow, sorry. Przepraszam, wybacz! Ajajajajaj. Te, jak cholera. Ale te skurczybyki nas już nie gonią chyba, przynajmniej nie tak szybko. Aha, o. Dzięki za cynk. No i? Czekamy. Okej, panowie, ludzie Hassana blokują teren. Przełączam do was obraz. Macie tam zaznaczone kryjówki. Jedźcie powoli i nie rzucajcie się w oczy. Super. Blokują drogi. Prawą stronę macie wszystko. No, będę jechał? O rany. Ja znowu jadę, znowu będę jechał. Aha, muszę... Jezu, nie lubię takich gierek. Nienawidzę takich gierek tu w lewo. Aha, muszę jakoś im uciec teraz. Nie lubię takiego typu gierek. Spokojnie, czekaj.
Gdzie ja to kurna jadę w końcu? Tutaj muszę jechać. Okej, okay, dobra. I teraz pojedziemy sobie w lewo. Cicho tam, ja prowadzę. W lewo. Że co? Jedziemy sobie tutaj. I to będzie w prawo. Tak jest. Lubię tego typu gierek, już zresztą powtarzam się, wiem. Gdzie wjechałem, cholera jasna? Cicho, ja prowadzę. Niech ten czerwony zapojedzie. Co on zrobi teraz? Nie lubię tego typu rzeczy. Teraz, szczególnie jak przed nami jest ktoś. Kurde, tym będziemy mogli teraz się ruszyć. Szlak by trafił. No i utknęliśmy w martwym punkcie. Dobra, spróbujemy teraz. W lewo teraz. O, w piz... Gdzie mam kurna jechać? Dobra, pieprzyć ich. Wow. Tędy zapojedziemy. A, udało się ominąć. Oj, to może trochę potrwać. A kij z nimi! Przecież widzę. Nie mam pojęcia, gdzie jechać. Dobra, ja do was wrócę, jak dojdę do gdzieś, bo na razie to się zgubiłem. No i po kilkunastej próbie mogę w końcu kontynuować jazdę. Nie było to najprostsze. Prób miałem ponad 10. Aż w końcu mi się udało, nareszcie. Teraz już tylko do przodu. Mając nadzieję, że takich zabaw już nie będzie, nie będziemy mieli. Ach, pięknie się ich ominąłem. No i mamy z tyłu rzeźmieszków znowu. No, spróbujcie mnie teraz powstrzymać, skurkowańcy. Osz ty w mordę. Dobra. Kolejny poszedł się pierdaczyć. Nie ma takiej opcji. Ale może jest. Dobra, wymieniamy ich, omijamy, omijamy i jesteśmy znowu na torze. Ha. Wszystko pod kontrolą, przyjacielu. Nie mogę wjechać w... Nie mogę wjechać na przeciwległy pa, aczkolwiek mogę. No to pojedziemy teraz sobie pod prąd. Spokojnie, sami się zajmą... Sami się chyba zdejmą. No to kontynuujemy. A! Nie uda mi się. No, udało się. Jicha! Pięknie. No, ten tu się dymi. Hehe, udało się. Aha, będziemy zmieniać samochód. Przyjąłem. Ciekawe jak. Pod prąd. Dobrze, że nie jadę na padzie, a nie na kierownicy. To ja widzę. Postępy przesyłu. A, czyli my przesyłamy dane. A my sobie po prostu jeździmy. Kiepski sygnał. Oj, coś się nie prześle chyba. Mamy zapasowy pojazd, Dusty. Tylko szybko. Wrzućmy tego rzęcha do rwiny Hasana i spadłuwa. Tak właśnie myślałem. Zablokowali nas. Kurwa, czy skończył się? Jasno, zabierz nas stąd.
No bo będę prowadził? Yeah. Again. Gdzie się pchosz? Frajerze. Musimy stąd wyjeżdżać. No to jadę. Już się powoli przyzwyczajam do nowego stylu, do nowego... Znaczy do nowego... Do sposobu... Oj! Prowadzenia pojazdu. Ha! Jakśmy zrobili go w bambuko. Ten parking jest dość obszerny, mam na myśli poziomy. Dość dużo tych poziomów jest tutaj. Co teraz robisz? Nic mi nie zrobisz. Bo jesteś tylko komputerem. Haha! No i słońce już widać, nie jest tak źle. A my znowu wjeżdżamy na parking. A nie, nie, zjeżdżamy z niego, dobra, nie było tematu. Znowu na parkingu, o rany. Jicha! Nic ci nie daj, tak nas się zablokujesz. Czyli jedziemy teraz. Już po mieście, wyjeżdżając z parkingu. Aczkolwiek nie będę się bawić w hamulce. Tak, zaraz będziemy się ścigać z strefą ochrony. Ja widzę. Wow. Wyminąłem tamtego, ale padłem w innego, a to pech. A, szef ochrony będzie nas teraz ścigał, czy mi się wydaje? Aj, dobrze ominąłem, ale w ścianę wpadłem. Ogólnie scenka z samochodem, z pościgiem jest... Aj! Zagapiłem się, zamyśliłem się, przepraszam. Wybaczcie. No, teraz się przydadzą umiejętności prowadzenia pojazdu. Mamy burzę piaskową. Spoko, spoko. Nie z takimi się jeździło. Nie możemy na... O. Ciekawe, czy w końcu uda się nam go rozwalić. O, pięknie, dobra. Mieliśmy go teraz, tylko wjechać na zwykłą trasę. No, burza piaskowa. Wow! Sorki. Ajajaj! Udało się, dobrze. Wow. Ach! Jaki fuks! No. Przynajmniej światła samochodów widać. Wow! Ojej! Ach! Prawie dobrze. I znowu po prąd. Ha! No, udało się. Prowadzę? Wow! Yeah. No i Hasan na nas wpadł. Tak, Hasan przybył i koniec gry. I po co było teraz się ścigać?